Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was, moi drodzy, w nowym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Tajemnice Jumanji. W drugim odcinku was witam. Wiem już, co musimy zrobić, ja oczywiście nie pomyślałam, jestem totalną ciapą i gapą. Znalazłam bardzo ważną rzecz w ostatnim odcinku i zapomniałam, że to można przeczytać. Tę wiadomość znaleźliśmy oczywiście w domku. Niebawem przybędzie statek królewski, zabierze całą rudę, którą więźniowie zdążyli wydobyć. Twoim zadaniem jest zanieść te skrzynie do magazynu. To ty masz klucz, uważaj, żeby go nie zgubić. I mamy wpis teraz w dzienniku. Ucieczka z Parktos. Znalazłem wiadomość do domu, w domu nadzorcy. Powinienem zawiadomić o tym Rafaela. Dokładnie, zaraz pójdziemy do Rafaela. Ale jest jeszcze tutaj jedno zadanie ukryte, które chciałabym wykonać i w sumie w pewnym sensie już je zrobiłam, a nawet o tym nie wiem. No, ja sobie postanowiłam na tych szczurach podekspić, ale okazuje się, że mamy zadanie związane z tymi szczurami. Także zróbmy to. I oprócz tego jest tutaj jedno sekretne miejsce, zaraz się do niego dostanę. Ale najpierw podejdziemy do tego gościa, który tutaj buduje. On będzie miał dla nas questa i widzę, że jeden szczur idzie dokładnie obok niego. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Jedna bestia mnie. Dokładnie. I teraz gościu strażniku. Co ty tu robisz? Naprawiam mur, nie widać? Kto uszkodził ten mur? Powiedz, chcesz mnie wkurzyć? Sztorm oczywiście. Koniec? Ach tak, zanim pójdziesz, mam do ciebie zadanie. Sam sobie je zrób. Powiedz, chcesz jeszcze dzisiaj zawisnąć? Już dobrze, co powinienem zrobić? Słyszysz te szczury? Przy tym zgiełku nie chcę i nie mogę pracować. Powinienem ci współczuć czy pomóc? Zamknij się albo przywalę ci w twoją brudną mordę. Uspokój się. Dobra, załatw po prostu te szczury i zostaw mnie w spokoju. Jeśli muszę. Co do tych szczurów, tak? Nie żyją. Bardzo dobra robota, teraz spadaj. Super. I jeszcze, moi drodzy, ta kuźnia, bo tutaj mieliśmy szyld kuźni, jest zamknięta, prawda? Najewidentniej jest to kuźnia, tego nie da się otworzyć. Ale, moi kochani, da się wejść do środka przez tę oto szparę. Ja o tym wcześniej za groźnie pomyślałam, ale tutaj da się wejść. Znajdziemy tutaj bryłkę rudy, sztylet, czyli naszą pierwszą broń. Prawdopodobnie jest to wszystko, ale się jeszcze tutaj rozejrzę. Tędy oczywiście nie wyjdziemy, bo się nie da. No i teraz wyjdziemy sobie spokojnie górą. No i co najlepsze, możemy sobie tę broń założyć. Nikt nas nie będzie bił za to, że żeśmy to zrobili. Także spróbujemy jakoś wyjść, tylko to będzie dosyć ciężka sprawa. Albo i nie. Dobra, wyszłam najprościej jak się dało. I teraz idziemy do Rafaela pogadać z nim. Dobra, bo ty tam się sapiesz, akurat skoczyłam ci praktycznie na głowę. Dobra, Rafael, cześć. Co do ucieczki... Tak? Masz już jakiś pomysł? Mam interesującą wiadomość, którą znalazłem w chacie nadzorcy. Naprawdę? Pokaż. To bardzo dobrze, teraz musisz tylko zdobyć klucz nadzorcy. Ale jak to zrobić? Żartowniś. Myślę, że masz wystarczające doświadczenie, jeśli chodzi o kradzież kieszonkową. Masz rację. Jeśli będziesz już mieć klucz, przyjdź do mnie najszybciej jak to możliwe. Co do tego klucza? Tak, masz go? Nie, jeszcze nie. Więc się pośpiesz, dobra. Podejrzewam, że ten klucz będzie właśnie tutaj i to jest pewnie ten cały magazyn. Tak to wygląda. Czyli tak, idziemy do nadzorcy go okraść. Jak tam wygląda nasza sytuacja? My mamy tylko 20 zręczności, ale umiemy właśnie kradzież kieszonkową. Umiemy się też włamywać, więc to też jest plus. Jednakże nie mamy chwilowo chyba żadnego wytrycha. Ale wszystko po kolei. Tutaj jest martwy szczurek oczywiście. Jak widzicie, wszystko zaczęło się układać. Pod koniec ostatniego odcinka już troszeczkę pomału zaczęłam błądzić, bo nie wiedziałam, co się za bardzo dzieje, ale teraz już wszystko jest pod sytuacją opanowaną. Także na spokojnie zejdziemy na dół, okretniemy nadzorcę. Pewnie to nie będzie takie proste, jakbyśmy myśleli.
ale można spróbować. Dobra, mamy drabinę. W sumie to możesz już skoczyć. Jak tam nadzorca? Cześć. Spróbuj kradzieży kieszonkowej. To może być zabójcze dla nas, dlatego wolałabym to zrobić. O, udało się. Mamy klucz do magazynu i coś jeszcze zdobyłam od niego. Ale nie za bardzo ogarnęłam co. Czy dostaniemy expa, jak zagram na lutni? Aha, nie mogę zagrać na lutni, nie mam umiejętności, wygląda na to. Coś jeszcze od niego wzięłam, ale nie mam pojęcia co. A właśnie, czy te zupy mają jakiś specjalny efekt? Premia many 2. O! Dobra, na razie nie będziemy tego pić, bo może się okazać, że mi się to jeszcze przyda do czegoś. Może nie tyle, że do jakiegoś zadania, ale nie wiem też, jak będziemy mogli rozwijać postać. Czy pod siłę, czy pod zręczność. Także wolałabym tutaj nie kombinować zbyt wiele. Ale tak, mamy klucz. To jest bardzo ważna sprawa. No i słuchaj, Rafael, mam klucz. Hej. Co do tego klucza... Tak, masz go? Tak, mam klucz. Dobra robota. Co robimy dalej? Podkradniemy się dzisiaj wieczorem do magazynu i schowamy w skrzyni. Zgoda, ale jak wyjdziesz w nocy z celi? Myślę, że mam pomysł. Opowiedz, proszę. Podsłuchałem strażników, mówili o dźwigni otwierającej bramę. Niestety nie wiem, gdzie ta dźwignia się znajduje. Ale ja wiem. Masz jakieś przypuszczenia, gdzie może być? Myślę, że może się znajdować w pomieszczeniu, którego pilnuje Caro. Dokładnie tam jest. W porządku, spróbuję się tam podkraść. Podkradnij się nocą, wtedy drzwi są niestrzeżone i będziemy mogli zwiać. Ach tak, i zajmę się strażnikiem, który patroluje okolice. A jak ja mam się zająć niby strażnikiem patrolującym? Dobra, dziennik. Ucieczka z Parktos. Powiedziałem Rafaelowi o wiadomości, teraz muszę tylko zdobyć klucz nadzorcy. Mam klucz. Rafael powiedział mi o dźwigni, którą muszę znaleźć. Musi być w pomieszczeniu, którego pilnuje Caro. Dokładnie tam jest. Przespałabym się do wieczora, bo spanie do północy nie jest możliwe. Bo będzie zamknięta kra... Hej, tu. Aha, czyli wieczorem też jest zamknięta, dobra. To w takim razie śpimy do rana. Bo ci goście jeszcze wtedy śpią. Dobra. Na luzie jestem w stanie tu wejść. Teraz się podkradniemy do dźwigni. No bo nie da rady za grosz tego zrobić wieczorem. No bo niby jak? Skoro już wieczorem się krada zamyka, myślałam, że o północy. Także podejdziemy teraz. A jeżeli to się nie uda, to postaram się przespać. Dobra, widzę, że to jest nierealne w tej chwili, także się wczytam. Pójdziemy spać do jakiegoś innego łóżka. Ciekawe, co wtedy. Nie sprawdzaliśmy jeszcze tej opcji, a ja bardzo chętnie bym to zrobiła. Czy wtedy strażnicy będą chcieli mnie bić, czy jak to działa? To jest na pewno ta dźwignia, bo żadnej innej dźwigni tutaj nie ma. Ona po prostu nie istnieje. Postaram się przespać tam na... Tam, w tamtym miejscu. Tam są dwa wolne łóżka. I wtedy na spokojnie moglibyśmy przyjść tutaj i otworzyć tamtemu kratę. Tylko pytanie, czy tak możemy zrobić. Jeżeli nie, to trzeba będzie pokombinować, bo innego jakby pomysłu nie mam. No dawaj, po drabinie. Hmm.
Interesujące zadanie. No dawaj, schodź. Dobra, i co teraz się stanie, jeżeli ja się położę tutaj spać do wieczora albo do północy? Do północy. Okej. Chyba się udało. No, halo. No dawaj, wchodzimy po drabinie. Chyba to, co właśnie zrobiłam, miało sens. Nie masz tu czego szukać, ale... Żadnych ale, kto nie chce słuchać, musi poczuć. Upsi. Dobra, czyli tutaj są strażnicy, czyli to też trzeba dobrze przemyśleć. Szkoda, że nie zrobiłam zapisu po drodze, ja muszę znowu tam biec. Dobra, czyli rozumiem już, że musimy unikać strażników jak najbardziej. Oni tutaj też w nocy stoją. To jest bardzo przydatna informacja. Czyli ci strażnicy zawsze tutaj są? Wszyscy? Czy tylko część z nich? To jest pytanie. Jakby to rozwiązać? Dobra, spróbujemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem będzie ten, który teraz wymyśliłam. Zapiszemy sobie tutaj. Prześpimy się jeszcze raz. Do północy. Ogólnie to nie możemy się po nocy wałęsać. A może by się tak przekraść? Nie iść sobie tak po prostu, tylko... Zacznę się skradać. Jak najbliżej ściany. Nie wiem, zobaczę, jak teraz bardzo się udupiłam. No, halo, wejdziesz po tej drabinie? Wejdziesz. Zobaczę, jak bardzo się udupiłam, bo jakby co to mam też zapis, zanim tu przyszłam. Dobra, i teraz zrobimy sobie jeszcze jeden tu. Ja się może teraz już zacznę skradać. Nie wiem, jak tutaj strażnicy są rozlokowani, tak jakby. Jeden jest na pewno tam i on mnie zaczepił. Drugi, jeżeli nie zmienił swojej pozycji, to też wiadomo, gdzie jest. Dobra, są tutaj niby strażnicy. Ale powinniśmy dać radę się przekraść. Tam jest kolejny strażnik. Dobra, jestem w jakimś miejscu. I teraz robimy skradanko. Tylko, że ja się miałam pozbyć jakoś tego strażnika, nie? Podejrzewam, że tak łatwo tej dźwigni to sobie nie ogarnę. Mój kumpel mógłby się tym zająć, no ale ja mam tylko sztylet, a zaraz on wzniesie alarm, jak się zacznę bić z jednym. Nie wiem, może będę w stanie to... O, udało się. I co my tu mamy? Ucieczka z Parktos. Uruchomiłem dźwignię. Sprawdzę, czy Cera... Czy cela Rafaela się otwarła? Zapewne tak, ale jest szansa, że zaraz tu przyjdzie ten strażnik i spuści nam lanie. Liczę na to, że nie, bo ani ja, ani mój kumpel raczej sobie z nim nie poradzimy.
Tak, otworzyła się, tylko że tutaj stoi strażnik i teraz pytanie... Co mi zrobisz? Halt! Aber. Kein aber. No dawaj. Okej, okay, czyli to tak fajnie nie działa, jakbyśmy chcieli. Mam jeszcze jeden pomysł, jak to ogarnąć. Tylko to potrzebujesz zrobić za dnia. Tutaj się wczytam. A gdybyśmy się tak teraz przespali do północy... Ja tego strażnika bym zabiła przez kratę. Bo on przecież cały czas tutaj stoi, prawda? No niestety on może mnie złożyć. Ale on mnie tutaj... Aha, no dobra. Czyli widzę, że wariujesz. Okej, to on tam zwariował. Także jak już chciałabym to robić w ten sposób, to muszę go powalić w miarę... Wiecie. Nie próbuj tego ponownie, chłopcze. On i tak dostał pierdolca, prawda? Znowu tańczy tam na dachu? Ta. Jakby to zrobić? Może ty byś mi jakoś pomógł? Okej. Ale jak ja mam się pozbyć tego dziada? Muszę go jakoś naprawdę spróbować pokonać. No dawaj. Tylko zaraz dostaniesz znowu. O, będzie ciężko. Tańczysz tam na górze? Tak, tańczy tam na górze. Dobra, wczytajmy się z powrotem tutaj. Dobra, może wyciągnę broń i go po prostu przyspamię. Chcę mi zagadać, jak pójdę tyłem. Chodź tu. No aż cholera, ja się nie umiem bić z takimi tymi dryblesami, nie? Już kurczę, nie wiem, który zapis mam wczytać i co mam za bardzo zrobić. Jakoś przydałoby się tego strażnika pokonać. Ale gość jest silny. Chyba, że właśnie po to znalazłam to. I to.
Ale przynajmniej mam jakąś broń, no nie? Dobra. Tak, powodzenia. Uda się na pewno. Cholera jasna. A może ja powinnam się ciebie w jakiś inny sposób pozbyć stąd? Nie wiem, typu po prostu z tobą pogadać i załatwić, żebyś ty sobie jakoś stąd poszedł. Jak leci? Dokładnie. Odejdź, zajmij się swoją robotą. Właśnie zamierzałem, chciałam cię tylko o coś zapytać. Człowieku, czego chcesz? Diabelski pazur, mówi ci to coś? Co? Nie. Co to znowu jest? Wódka, mocna wódka. Co ty mówisz? Wódka? Tutaj nie ma żadnej wódki. Aż jest, każdy się znajdzie. A o czym ty właściwie mówisz do cholery? Rozumiem, nie pijesz alkoholu, he? Dość tego, przynieś mi flaszkę, a pokażę ci, kto tu ma słabą głowę. A, już idę. Diabelski pazur dla strażnika. No to już mi to wszystko mówi, po prostu musimy go załatwić wódą. Czemu po prostu do niego nie zagadałam, tylko chciałam się z nim lać? Czy ja mam coś nie po kolei w głowie? Czym jest życie niemiłe? Nie wiem. Ale wystarczyło z nim pogadać. W sumie to mam sprint, nie wiem dlaczego z niego nie korzystam. Ciekawi mnie, czy możemy sobie jakoś zwiększać ilość jakby sprintu. No schodź. A ty mi załatw wódę, gościu. Igmar, cześć. Chciałbym butelkę tego diabelskiego pazura. Masz szczęście, została mi jeszcze jedna butelka. Możesz ją mieć, trzymaj. Dzięki. To naprawdę było takie proste? No to reszta to już będzie pikusiem po prostu, no nie? Reszta to już będzie bułeczka z masełkiem. Dobra, hop. Tu stoisz, cześć. Masz to diabelski pazur. No dalej, pokaż jakiś ciebie twardziel. Dawaj tę flaszkę. A, człowieku, wszystko się kręci. Moja głowa. Co mówiłeś? Stęgasz jak baba. Ty, zobacz, to wracaj do pracy. Jasne. Dobra, jest otumaniony. Dobra, ale nie mogę iść spać w tym miejscu, prawda? Także teraz, jeżeli dobrze myślę, to muszę iść się przespać znowuż tam. Dobra, on powinien zdechnąć po tym ogólnie, później. Nie wiem, czy to zadziała tak, jak powinno, no ale gościu mówił, że wszyscy umierali, jak to wypili. Także teraz prześpimy się w tym miejscu. No tam nie możemy spać, bo kraty się z powrotem zamkną. Także idziemy tu. Idziemy spać.
do północy. Przejdę teraz tyłem. I teraz tędy. Na tamtych strażników będziemy po prostu uważać. Także zrobimy sobie tutaj kolejny zapis. Dobra, chyba mogę przestać. Hop. No i idziemy. Dziwię się, że ten człowiek jeszcze żyje w ogóle. Ale trzeba przyznać, że całkiem mądre to jest wszystko. Ciekawi mnie ten lord. Nie mogłam z nim zagadać. Nie wiem, gdzie on przesiaduje całymi dniami. Pewnie tu właśnie w środku. Opa. I mamy ucieczka z Parktos. No to zaraz już będziemy w skrzynkach. No dawaj. Dobra, już mi się nie chce skradać. Ty jesteś utumaniony. A ty wstawaj. Dobra, wszystko gotowe. Naprawdę? Zajęłeś się strażą? Tak. Bardzo dobrze. W porządku, teraz do magazynu. Pójdę za tobą. Stać! Co ty tu robisz? Masz jeszcze flaszkę? Lepiej idź spać. Nie, nie mogę. Jestem na służbie. Koniec. Baju, baju. Dobra. Tu jest magazyn. Obsesa. Dobra, tam chyba musimy się schować, ale ja chcę jeszcze sprawdzić, czy na pewno tutaj czegoś nie ma. Potem się nie okazało, że coś ominęłam. 24 godziny później. Udało ci się. Teraz szybko do łodzi. Że gdzie? Ach, że tej łodzi. Dobra, dobra, ale zanim, gościu, to ja się tu poskradam, pozwól. Bo tu może coś znajdziemy jeszcze ciekawego. Mam nadzieję, że ten strażnik się nie obudzi. Masz coś ciekawego tutaj, panie strażniku? Nie. A może coś w tym pomieszczeniu? Okej, to są kolejni strażnicy. Dobra. Dobra. Zwiewamy. No i hop, sasa. Mamy mini cutsceneczkę. Płyniemy łódką. Udało nam się odpłynąć, udało nam się uciec z więzienia.
Okej, okay, i co teraz? Co tu się... Czemu ty jesteś duchem? Oho, już widzę krwiopijcę. W ogóle ta laga, to skąd ją nagle mam? Przepraszam, urwało mi się coś, czy co? I nazwaliście to lagą, czy o co chodzi? No wstawaj, gościu. Ty chyba nie żyjesz. Wreszcie się obudziłeś. Ty jesteś duchem. Czego chcesz ode mnie? Nie bój się, to ja, Rafael. Rafael, to naprawdę ty? Tak, nie miałem w trakcie szkwału tyle szczęścia, co ty. A dlaczego nie jesteś martwy? Żebym to ja wiedział. Co powinienem zrobić? Słabne, proszę, ratuj mnie, najlepiej poszukaj... Mów. Porozmawiaj z jakimś magiem, proszę, ratuj mnie. Zrobię co w mojej mocy. A ty kim jesteś, Simus? Danos z nich będzie z tobą, obcy. Jestem Simus. Witaj, nazywam się John. Jestem rozbitkiem. Co się stało? Uciekłem. Potem wraz z moim przyjacielem wpadliśmy w szwał. Z którym przyjacielem? Widzę, że jesteś tutaj całkiem sam. Niestety mojemu przyjacielowi nie udało się przeżyć, ale stał się duchem. Rozumiem. Powinieneś o tym porozmawiać z Hypartusem. Kim jest Hypartus? Hypartus jest druidem, prawdopodobnie jedynym, który może ci pomóc, dlatego powinieneś właśnie z nim porozmawiać. Chodź ze mną, zabiorę cię do Hypartusa, tam stoi. Okej, okay, czekasz na mnie, widzę, to dobrze. Okej. Okay. Czy mi się wydaje, czy możemy zbierać coś takiego jak kokos? Możemy zbierać kokoski. Tu był tylko jeden, bez sensu. Ale to jest chyba nowa mapa, nie widziałam jeszcze takiej. O, proszę. Oto jesteśmy. Okej, okay, czyli pewnie on jest w tym drzewie. Owca. Żółta bulwa. Okej. Okay. Zaraz powinnam akurat kończyć odcinek, ale to wszystko w swoim czasie. Jeszcze zagadajmy tutaj z ludźmi. Leśna jagoda. Tu są sami łowcy. Hej ty. Okej, okay, z wami nie mogę gadać. Nawet nie będę próbować. Wow, ładne. Coś się stanie, jak ci tutaj coś wezmę? A. Zanim się z tobą zagadam, to chcę tu poszperać. Nie, widzę, że mogę to kraść na spokojnie. Ach, to tak, przecież nie mam wytrychów. Niebieski bez, woda, mięso kopacza, mikstura, woda, mikstura, woda. Ciemny grzybek. Tu jest jakaś notatka, ale nie mogę nic z tym zrobić. Tu jest jakiś kamień. Dobra. Hypartus. Witaj, jestem John. Jestem Hypartus, druid. Jeśli masz jakiś problem, to daj mi znać. A jeśli jesteś zainteresowany magicznymi przedmiotami, znajdziesz je u mnie. Jestem rozbitkiem. Powiedz, gdzie ja jestem. Jesteś na wyspie Jumanga. Co mogę dla ciebie zrobić? Mój przyjaciel jest martwy. Walczył ze sztormem o życie, potem przez krótki czas stał się duchem. Dlaczego? To dobre pytanie, a dobre pytanie potrzebuje, jak wiadomo, dobrej odpowiedzi. Poszukam jej w starych pismach i podzielę się z tobą tą wiedzą. Tutaj na zewnątrz nie jestem bezpieczny. Udaj się jak najszybciej do wioski. Chwila, co oznacza ta obroża na twojej szyi? Uciekłem ostatniej nocy z więzienia. No, no, owca spuściła swoje statko. Nie wróżę ci dobrej przyszłości. Co powinienem teraz zrobić? Powiedz, chłopcze, co leży ci na sercu? Jak mam zbudzić Rafaela do życia? Jak ja mam... Ja mu to obiecałem. Musisz być cierpliwy. Pomogę ci, ale tylko jeśli będziesz szerzył pokój. Okej. Okay. Co masz na myśli z tym szerzeniem pokoju? Mówię o konflikcie między najemnikami a strażą.
Jak nie powinienem to zrobić? Jestem tylko... Milcz, mógłbyś dołączyć do najemników albo do straży. Ja rozważyłbym wstąpienie do straży, ale jesteś więźniem, więc jeśli dowiedzą się o tym wkrótce, znowu będziesz gnił za kratkami. Powinieneś dołączyć do najemników. Wydaje mi się to najlepszą opcją. Dlaczego mi pomagasz? Jestem uczciwy, robię to, choć nie do końca wiem dlaczego. Prawdopodobnie wiąże się to z moją wizją, którą miałem ostatnio. Nie rozumiem tego za bardzo. Jaką wizją? Opowiedz mi o tym więcej. Moja wizja dotyczyła kogoś podejmującego ważną decyzję, kogoś, kto zadecyduje o losie wyspy Yumanga. A ja powinienem odegrać tę ważną rolę i muszę to zrobić dobrze. I myślisz, że jestem tym gościem swojej wizji? Tak właśnie myślę, przyszłość pokaże. Co do kajdanów, tak? Mógłbyś mi je usunąć? Tak, mogę spróbować. Rozdział drugi. Na mieliźnie. Możesz mnie uzdrowić? Adanosie, pobłogosław to ciało, wyzwól je z ran i wzmocnij nową siłą. Pokaż mi swoje towary. Masz jakieś tam podstawowe rzeczy. Dobra, jesteśmy uleczeni i wszystko. Łowca, łowca. Ty mi coś możesz powiedzieć jeszcze, Simus? Nie. Okej, czyli teraz wygląda na to, że musimy sobie radzić sami w 100% i widzę, że Lega jest lepsza od sztyletu, więc sobie ją założę. Myślę, moi drodzy, że to będzie odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. Jeszcze tylko spojrzymy sobie do dziennika. Rafael. Muszę ratować Rafaela, tylko nie wiem jak. Na nowej ziemi. Utknąłem moją łodzią na jakiejś wyspie. Mój przyjaciel Rafael jest martwy, powinien dokładnie przyjrzeć się tej wyspie. Znalazłem druida, który może mi pomóc. Nazywa się Hypartus. Powinienem trzymać się jego wskazówek. Hypartus opowiedział mi o dołączeniu do najemników. Dokładnie. Jeszcze chciałabym się przespać z dwie nocki w jego łóżku na koniec odcinka. I zobaczyć, czy on coś wymyśli odnośnie naszego kolegi. Dobra, wymyśliłeś coś? Nie. Na razie nie, czyli trochę się przespałam na daremno. Ładne światełko. Dobrze, moi drodzy, w takim razie ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym, gdzie zaczniemy zwiedzać tę oto wyspę. Udamy się teraz w przeciwną stronę. No i miejmy nadzieję, że gdzieś zajdziemy. Także do usłyszenia. Cześć.